Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Marcin Jaziński. Przede mną dwie bardzo fajne sesje, w zasadzie jedna po drugiej, jedna wieczorem w piątek, czyli jutro. Akurat nagrywam to w czwartek, więc jutro w piątek wieczorem mam pierwszą sesję sensualną w apartamencie i w sobotę rano mam drugą. Postanowiłem dla Was nagrać trochę garść, w zasadzie taką informacji na temat, w jaki sposób się przygotowuję do takiej sesji, jaki zabieram sprzęt. Być może uda mi się trochę nagrać też z samej sesji rzeczy, może i nawet też właśnie hotelu trochę, apartamentu, w jakim to będziemy robić. Potem myślę, że też umówię zdjęcia, w jaki sposób one były robione. Myślę, że może być to dla Was coś ciekawego. Tak jak mówiłem, już jutro mam tą sesję wieczorem, więc w zasadzie już jestem praktycznie przygotowany i spakowany i pokażę Wam dzisiaj akurat co na jutro przygotowałem i, no i na pojutrze. I czym będę focił, co zabieram, dlaczego, więc myślę, że możemy zacząć. To będzie taki wstęp w zasadzie. Do tego, co będzie się działo na sesji. Zacznijmy od rzeczy, które mam pod ręką, i potem będziemy przychodzić dalej. No, pierwszą rzeczą oczywiście jest telefon. Telefon biorę, będę nim nagrywał. Myślę, że coś tam dla was nagram. No, zobaczymy, jak to będzie, ale będę chciał nim nagrać materiały, i też od razu wtedy do niego wezmę sobie słuchaweczki. Nie ja chcę brać. Mikrofonów, nie chcę tam tego rozstawiać, wszystkiego, no po prostu będę używał aparatu do zdjęć, więc wolę się skupić na tym. Natomiast postaram się coś nagrać telefonem, wezmę słuchawki, żeby było jakiekolwiek słychać i mam nadzieję, że będzie ok. W zasadzie mógłbym podłączyć te seramoniki, co mam, tylko że niestety tu mam wejście USB-USB-C i to jest mały problem, więc niestety nie mam tam jak podłączyć tego. I przechodzimy dalej, druga rzecz. To oczywiście, głośniczek. Znalazłem jakiś stary głośniczek, bo z reguły na sesjach to jest jakieś radio albo coś, nie mam pojęcia, co tam będzie w tym apartamencie, czy będziemy mieli z czego puścić, albo z telefonu, albo z głośnika. Muzyka uważam, że jest bardzo ważna. Daje na pewno klimat fajny i przede wszystkim modelka może się rozluźnić, więc jest wtedy naprawdę fajna atmosfera, się robi to, co zawsze mówiłem i zawsze mówię modelkom, że staram się, żeby one po prostu puszczały swoją muzykę. Ja spokojnie już wiele lat jakby zajmuję się też muzyką, więc przyzwyczaiłem się do słuchania wszystkiego i nie razi mnie aż tak bardzo przeróżne gatunki muzyczne, których osobiście nie słucham, ale, ale akceptuję, więc spokojnie może modelka puścić co sobie życzy, a wiem, że ona wtedy przy tym będzie lepiej się prezentowała, w sensie lepiej będzie pozowała i będzie lepsza atmosfera. Następna rzecz, Następna rzecz to laptop. Biorę, biorę laptopa, chociaż nie będę strzelał jutro z teteringiem, to, to będzie sesja sensualna. Więc w apartamencie, bieliźniana i tak dalej, nie potrzebuję latać z kablem po całym apartamencie, więc nie będę po prostu potrzebował teteringu. Natomiast biorę zawsze z kilku względów. Chociaż mam zapasowe karty, zaraz je o tym powiem, ale zawsze staram się po prostu mieć w razie czego, jak będzie trzeba zgrać, a może, nie wiem, nagram jakiś filmik i tak dalej, będę potrzebował zgrać materiał, zawsze mogę zgrać na laptopa. Też jest druga opcja, że nie wiem, jak będzie się toczyła sesja, może będziemy musieli przeglądać zdjęcie, zrobić jakąś wstępną selekcję, jak będzie więcej czasu, więc biorę laptopa nawet jako tak naprawdę powerbanka do, 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 do naładowania czegoś, jakiegokolwiek sprzętu. Przechodzimy dalej, szybciutko. Zresztą widzicie. Nie tak. Dobra, tak widzicie: QuadroLight Flex Okta 120. Do tego statywik od QuadroLight'a oraz lampka Atlas 600 od QuadroLight'a. Atlas 600 od z Oczywiście z baterią. I co tu jeszcze? I zawsze biorę na wszelki wypadek ładowareczkę do tego. Tak jak mówiłem, będzie to sesja sensualna. Więc y, głównie będę liczył na światło dzienne. Wieczorem to będzie robione. Nie mam niestety pojęcia, y, czy, te, czy tam po prostu będzie za. Na, Niestety nie mam pojęcia, czy te okna są od strony zachodniej. W zasadzie tam będą od góry okna, jak, jak zobaczycie. Zresztą, jak nagram ten materiał, więc myślę, że coś tam będzie wpadało fajnego ze światełka. Yy, ale biorę zawsze lampy, ponieważ. Nie wiem, czy mi się przyda. A zawsze może się przydać, zawsze mogę dobłysnąć, jeżeli będzie ciemniej. E, zawsze możemy zrobić jakieś fajne portreciki też przy okazji. E, a ja lubię błyskać i lubię, e, lubię dodawać jakiś dodatkowy klimat światłem, więc myślę, że użyję tej spokojnie lampy z oktą 120, łatwo rozkładalna. Teraz przechodzimy do głównego sprzętu, więc co my tu mamy? O, dobra, nawet coś tu widać. No, tu standardowo tego not nie wyjmuję. To są wszystkie moje pierdoły, które mam. Czyli kolor checkera, yy, jakieś tam szmatki, tam są żele, jakiś tam pendrive zapasowy i tak dalej. No i teraz tak, główne rzeczy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o oświetlenie, biorę sobie Strobosa 60. Yy, zawsze go mam w torbie, bo nie wiem. Może mi się przydać do czegokolwiek. Nie wiadomo, co przyjdzie do głowy, a dużo nie zajmuje, więc zawsze może sobie w plecach leżeć. Oczywiście biorę nawigatora X2 jako wyzwalacz. No i do tego tutaj mam komplecik baterii, akumulatorków naładowanych już, i tu mam też akumulator dodatkowy do aparatu. Jeżeli chodzi o no oczywiście, oczywiście pasek. Big Design'a aczkolwiek wydaje mi się, że będę korzystał częściej jutro z tego kafa Big Design'a też czyli na nadgarstek ponieważ nie potrzeba mi, żeby pasek cały czas wisiał a wystarczy mi to jako zabezpieczenie też, żeby aparat na mnie spadł i teraz tak oczywiście A7R trójka moja standardowa tu jest akurat przyczepione 2470. Wezmę go na wszelki wypadek, e, aczkolwiek nie mam zamiaru z niego korzystać. E, 2470 mi się nie przyda, lubię na takich sesjach. Zresztą w ogóle z reguły e, lubię e, bardzo jasne obiektywy, ponieważ lubię jak jest duży bokach, fajny, ładny bokach. E, więc moim głównym obiektywem w zasadzie będzie ten i ten. Czyli. 85 1 4 G Master oraz Zeiss Planar 50 1 4, czyli obydwa obiektywy 14, 4, 50 i 85, myślę, że w większości będę korzystał z 50 do jakichś tam w zasadzie szerszych kadrów, można powiedzieć ale też postaram się coś porobić z siedemdziesiątką jakieś tam yy, fajne rzeczy I, i to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o sprzęcik. Co będzie na sesji, jak wygląda apartament, yy, to myślę, że będzie za chwilę w filmiku, a u mnie jutro i pojutrze, ponieważ w piątek mam jedną modelkę, Jennifer, która przyjeżdża z Kołobrzegu i w sobotę rano mamy Paulinę. I zobaczymy, jak nam widzą fotki. Ja liczę, że będzie. Super. Eee, super sprawa, super sesje. I co myślę, że do zobaczenia za chwilę. Cześć, cześć. Dzisiaj piątek. Tak jak mówiłem e, przed chwilą w odcinku, a w zasadzie wczoraj. Tak normalnie. E, teraz trochę opowiem już z apartamentu. Właśnie odebrałem klucze, znaczy nie klucze kody. E, I myślę, że się przejdziemy kawałek. Pokażę Wam, jak wygląda i zobaczymy, co w ogóle tu będzie można porobić ze zdjątka, ale jest dużo miejsca, więc myślę, że coś fajnego będzie. Eee, no i co? Myślę, że się przyjdziemy trochę, nie? Dlatego nie ma co mnie oglądać. Eee, pooglądamy trochę miejsce, gdzie będziemy robić dzisiaj zdjęcia. Jutro. Ok, dałem szeroki kąt. Będzie trochę więcej widać. Eee, więc tak, no tutaj mamy jakby dół. Łazienka. Nie wiem, czy będziemy jakieś tam zdjęcia w łazience robić. A może jakieś przylustrze. W sumie fajnie, zobaczcie, w takie Ciapki tutaj jest, więc może porobimy też jakieś zdjęcia. No i mamy cały dół. Jest fajnie kanapa. Jest leżak, więc będzie można porobić fotki. Fajne są tutaj te, te słupy. Może zobaczymy, może coś przy tych słupach też się porobi. No tu już lampa stoi gotowa. W razie czego? Ponieważ tu rzeczywiście na dole nie jest jakoś super jasno. Sprzęt też. Reszta tam jest schowana, bo na razie więcej nie będę potrzebować. I kuchnia. No i teraz przechodzimy... Uuu, do góry. Lecimy do góry. A jako, że mają to być sensuale, no to trzeba znaleźć coś do leżenia. Jest! Mamy tutaj okienka. I tu mam okienka. Zaraz je pootwieram. Y jest łóżko Swoją drogą Otwiera to się otwiera o, Od razu jaśnie. No jeszcze będziemy mieli fajne światełko Więc dobra yy, Mamy Łóżko Ale idziemy tu jeszcze leżej I co najlepsze, jak nam tam nie będzie coś pasować Możemy iść tu Gdzie mamy No tutaj to raczej nie Śmieszne miejsce. Ale mamy tutaj jeszcze jedno fajnie bliziutko okienka. Też je odsłonimy. I będziemy mieli fajne światełko. Teraz nie będę się tam wdrapywał. No dobra, i tak wygląda apartament. Plan oczywiście jest taki, żeby zrobić jak najfajniejsze zdjęcia. Mamy tutaj światło yy, i tutaj no poza. Mamy widok na Szczecin to jest strona prawie zachodnia. Tam jest zachód dosłownie, więc fajnie by światło wpadało. Ale jak widzicie, dzisiaj w Szczecinie w piątek, no zresztą standardowo, jakby się chciało mieć cudowne słoneczko i cudowne światło, które by tu idealnie wpadało, niestety go nie mamy i szykuje się na jakąś burzę. No chyba, że z błuskawicami zrobimy zdjęcia. I w zasadzie to tyle. Zobaczcie, może stąd jakieś zdjęcie. Aż przekręcę telefon. Aż to trochę creepy wygląda tak z daleka. Jak ktoś maleńki w wysokości, to się może wystraszyć. Ok, no to to byłoby na tyle z zaprowadzenia po apartamencie. Za jakieś dwie godziny niecałe y, będzie już y, pierwsza modelka, będzie Jennifer, i zaczniemy, myślę, y, robić zdjęcia. No, najpierw oczywiście trzeba będzie pomalować. Zobaczcie, tu będzie można zrobić fajnie światełko No, tu jest fajnie jasno, fajne miejsce I będzie można porobić zdjęcia I jutro z samego rana druga sesja Zobaczymy jak nam wyjdzie Apartament mamy na całą dobę No i jest dużo miejscówek, więc można będzie Idę właśnie poszukać jeszcze trochę y, Jakiś miejsc na kadry Sprzęt rozłożony, ja jestem gotowy Zobaczymy czy uda się coś nagrać w sesji Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się, hej. Hej, cześć. Powiem Wam bez bicia, że w zasadzie już jest sobota, więc no wczoraj nie udało nam się nagrać, bo po prostu nie było czasu. Naprawdę zasuwaliśmy do samego wieczora. Modelka musiała jechać pociągiem do domu, więc. Ledwo, ledwo zdążyliśmy, ale zdążyliśmy. No i nie było tak naprawdę, kiedy w ogóle nagrać, bo był naprawdę był bardzo owocny wieczór i zrobiliśmy bardzo dużo fajnych fotek. Ja jestem już naprawdę zadowolony z tego, co tam osiągnęliśmy. I było super. Apartament się naprawdę fajnie sprawdził. Bardzo serdecznie go polecam. Jeżeli ktoś będzie chciał w Szczecinie, to dajcie znać, no miary. Modelka, super. Jennifer naprawdę świetnie pozowała, prześliczna dziewczyna, więc jestem bardzo zadowolony ze współpracy. No i myślę, że zobaczycie niedługo efekty. A dzisiaj, może postaram się coś nagrać, więc mam nadzieję. I no, do zobaczenia. Jesteśmy już po dwóch sesjach. Naprawdę bardzo fajnie się one udały. Dziewczyny świetnie zapozowały. Jestem naprawdę zachwycony efektami. Yy. Mamy tak naprawdę z każdej sesji po kilkanaście zdjęć. To jest coś niesamowitego, bo z reguły takich ilości nie przynoszę nigdy z sesji, a tutaj naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo bardzo fajnych kadrów. Teraz, żeby was nie zanudzać, pokażę Wam kilkanaście zdjęć z tej sesji, żebyście mogli zobaczyć, jakie są efekty. Okej, okay, jesteśmy z Jennifer. Jest to jedno z pierwszych zdjęć z Jennifer, jakie zrobiliśmy tego dnia. No i robiliśmy na samej górze, tam gdzie Was oprowadzałem, na tym e, górnym e, łóżku. Dlaczego? Dlatego, że e, tam akurat mieliśmy zachód słońca. I to co mówiłem, że nam się nie uda, udało nam się jednak, słońce wyszło, chociaż była pogoda naprawdę fatalna, e, padało nawet podczas robienia makijażu, ale e, w piątek wieczorem nam po południu wie, na wieczór wyszło słoneczko, więc się udało. No I to jest pierwsze zdjęcie. E, takie standardowe, zrobione z drugiej strony, eee, ładnie, ostrość na oczku. Tu mamy bardzo ładne rozmycie. Jennifer ślicznie zapozowała, eee, śliczne spojrzenie. Bardzo mi się to podoba. Tu mamy następne zdjęcie i tutaj jest efekt właśnie tego, że nam wyszło słoneczko. Próbowaliśmy łapać, bo one też padało eee, tak pod kątem troszkę i, i nie było łatwo. Przez to okna złapać tak, żeby po prostu na przykład całą sylwetkę. Więc przykładowo takie zdjęcie w czerni i Bieli by się dla mnie nie sprawdziło, ponieważ zależało mi na tym kolorku, jaki dawało zachód słońca. Tu, tu w ogóle widzimy flarę, która nie jest dodana w Photoshopie to jest naturalna flara. Tak nam świeciło słoneczko pięknie, no, wpadało po prostu. Akurat mamy takie ciepłe kolorki i to w zasadzie jest wszystko naturalne, co mogliśmy osiągnąć przy tym zachodzie słońca. Więc to jest super sprawa. Znów śliczne spojrzenie, no więc no, no, pięknie. I nogi, na no co też zawsze trzeba zwracać, żeby one były jakby nie położone jedna obok drugiej, jak jak dwie parówki dosłownie obok siebie. Tylko te nogi muszą ładnie być w taki sposób, jak choćby tutaj przesunięte, i wtedy dużo, dużo zyskuje no modelka przede wszystkim na, na, na wyglądzie, na zdjęciu. To jest zdjęcie takie w typie silhouette, powiedzmy. Nie mieliśmy niestety tutaj balkonu, więc to była jakby największa przestrzeń okienna, przy której mogłem zrobić tego typu zdjęcie. Jest jakby obrys bardzo ładnie stojącej. Jennifer ślicznie zapozowała również. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. I ono jest jakby w cieniu. Z tyłu mamy okno, światło, które pada naturalne. I tutaj mamy w tym samym miejscu zdjęcie, zupełnie inaczej zrobione. Również jest światło naturalne, z tym, że nie jest, no po prostu jest inaczej ustawiona ekspozycja. Jennifer jest widoczna, bardzo ładnie tutaj wyszła. I to jest jedno z moich ulubionych z tej sesji. Widać to naprawdę niesamowite emocje, bardzo mi się to podoba. To jest zrobione oczywiście niżej, to nie jest na samej górze. To już mieliśmy zachód słońca, i tak naprawdę wcale nie było jasno, bo to już było w zasadzie po zachodzie i. I jeszcze od strony wschodniej, nie od strony zachodniej, więc tego światła nie było tak dużo, dlatego było trzeba troszkę podbić e, też ISO, co zresztą tutaj widzimy mamy ISO 1250, więc to już jest troszkę więcej, e, ale pięknie uśmiechnięta Jennifer, e, śliczne emocje, naprawdę super zagrane. E, to jest następne. W zasadzie takie typowe. E, no, co tu zwracam uwagę? Oczywiście bioderka do góry muszą iść. Modelka musi być bardzo mocno wygięta. To się zawsze sprawdza. Mamy tutaj śliczne spojrzenie. Ręce nie idą w stronę obiektywu. To najczęściej się nie sprawdza, aczkolwiek nie zawsze. Sam mam takie zdjęcia tego typu, które po prostu mi się podobają. Ale w ten sposób, na przykład jak modelka ma e, rękę ułożoną, jest w porządku, tutaj zawsze się trzyma, i to zawsze działa i naprawdę ślicznie, ślicznie tutaj wygląda. Tutaj mamy w tym samym miejscu, co było wcześniej, Jennifer ślicznie tutaj zapozowała, e, bardzo fajnie ułożyła, tak jak chciałem, e, całe ciało, super, naprawdę. To było tyle z Jennifer, z piątkowej sesji. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, polecam współpracę z Jennifer, ponieważ pracowało się super. Po prostu nie było żadnych problemów. Ja nie musiałam praktycznie nic mówić, jeżeli chodzi o pozowanie. Bardzo dobrze się rozumieliśmy, naprawdę pełen profesjonalizm, prześliczna dziewczyna, i jak widzicie, efekty są naprawdę bardzo fajne. Oczywiście tak mi się wydaje, według mnie. I co? Przechodzimy teraz do sobotniej sesji z Pauliną. Która również tak samo super zapozowała. Miałam naprawdę niesamowite szczęście, że udało się mieć tak dwie bardzo fajne modelki, które naprawdę bezproblemowo super pozowały. I teraz przechodzimy do Pauliny. To jest jeden z pierwszych kadrów, jaki zrobiliśmy tak naprawdę na rozgrzewkę z Pauliną. I Myślę, że często są potrzebne tego typu zdjęcia na taką jakby powiedzmy właśnie rozgrzewkę, zapoznanie się z modelką, w jaki sposób pozuje. Tak samo ona musi się zapoznać z fotografem i, i, i pierwsze zdjęcia muszą być takie na luzie, bez żadnych oczekiwań. Ale wyszedł nam naprawdę bardzo fajny kadr. Już od razu widziałem, że, że Paulina potrafi bardzo fajnie pozować i nie będzie problemu na tej sesji. I przechodzimy teraz dalej. To już jest zdjęcie na samej górze. Jedno z niewielu czarno-białych ode mnie. A dlaczego? W zasadzie myślałem, że będzie większość czarno-białych zdjęć, aczkolwiek mieliśmy naprawdę takie fajne światło. Dziewczyny naprawdę miały taką fajną cerę, taki fajny kolor. Po prostu żal mi było przerabiać te zdjęcia na czerni-biel, ponieważ te kolory naprawdę bardzo fajnie wyglądały. Natomiast to zdjęcie mi się podobało bardzo w czerni-bieli i nawet bardzo mocno kontrastowe ono jest z tej czerni-bieli. Natomiast ma naprawdę bardzo fajny klimat. Prześlicznie się uśmiechała Paulina i na tym zdjęciu postaraliśmy się to pokazać. Światełko padało z lewej strony, tu mieliśmy ranek, więc od strony zachodniej to było. E, światło było miękkie, mięciutkie bardzo i, i, i bardzo fajnie się tutaj nam pracowało. To było już od strony wschodniej. Jak widzimy, jest dużo ostrzejsze to światło. E, słońce padało jakby bezpośrednio nam z rana tutaj, natomiast mieliśmy pięknie ładne chmurki, bo było bardzo ładne, więc postanowiłem je też w Rawie wyciągnąć troszkę, żeby było widoczne. Paulina tu świetnie zapozowała. Naprawdę wygląda niesamowicie. Tu mamy następne fajne zdjęcie, które mi się naprawdę podoba. Bardzo ładnie tutaj Paulina wyszła. Tu mamy zdjęcie zrobione na samej górze, czyli od strony wschodniej. Bardzo ładnie tutaj Paulina zapozowała. Nóżki do góry, oczywiście tu jest akurat przy ścianie, jakby przy brzegu łóżka od strony zagłowia. Chyba się to tak mówi. Dokładnie. To też jest bardzo częsty kadr, który czasami się sprawdza, czasami nie. Nam się to spodobało, naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Tu mamy prześliczny portret, naprawdę niesamowicie mi się on podoba. Mamy tutaj światło naturalne, które pada od tej strony zachodniej, tylko że z rana, więc mają bardzo mięciutkie światełko. I Paulina ma prześliczny profil, co zresztą możecie tutaj zauważyć. I ten wzrok, spojrzenie, bardzo mi się to zdjęcie podoba. To jest również zrobione u góry świetne spojrzenie, bardzo fajnie zagrane i nie ma tu się tak naprawdę do czego przyczepić, więc wybraliśmy to zdjęcie. To zdjęcie nam się bardzo podoba, eee, trzeba zwrócić tutaj no, naprawdę świetne emocje, świetną grę, e, świetne światło, które nam tu padało i w zasadzie od strony e, włosów, co mogłoby być w zasadzie błędem, ale całkowicie tutaj nam to nie przeszkadzało. Światło tutaj świetnie zagrało, Paulina ma niesamowite spojrzenie, więc to jest coś, co ja szukam zawsze u modelek, i naprawdę no, tutaj to mamy. I to ostatnie. Bardzo lubię zdjęcia przy lustrze, często takie zdjęcia robię. I jak jest taka możliwość, to, to oczywiście szybko odsuwam wszystko, co się da, i staram się robić zdjęcia. I to jest właśnie zdjęcie. I to w zasadzie nasze ostatnie zdjęcie, jakie robiliśmy na sesji. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Może być trochę przedługawy, ale chciałem Wam pokazać, jakby cały proces takiej sesji, w jaki sposób ona przebiega. Oczywiście nie było tutaj etapu retuszu, który zajmował naprawdę niesamowicie dużo, bo tych zdjęć było trochę i wiele, 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 wiele godzin. W zasadzie kilka, kilka dobrych z tydzień praktycznie poświęciłem na, na obróbkę tych zdjęć. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zapraszam do dania łapki w górę, albo w dół, jak komuś się nie podobało. Do subskrypcji mojego kanału oraz do dołączenia do Patronów, jeżeli ktoś ma ochotę mnie wesprzeć. Dzięki temu będzie mogło pojawiać coraz więcej tego typu materiałów. Zatem nie będę przedłużał. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!